A panowie słyszeli o morderstwie na listonoszu? Słyszeliśmy. Jakbym był, to mu pomógł. A to nie boisz się? To nie, coś potrafię. A to coś trenujesz? To nie, coś potrafię. Sporty walki. O matko boska! Co tu się stanęło? O matko, nie będę gadał, że co? Mówię, wystraszyłem się, że hej! To zabija wszystko! Freestop! Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek na mój kanał. Tematem dzisiejszego odcinka będą akcje kickbokserskie pod MMA. A dzisiejszym gościem mojego odcinka jest mój młodszy braciszek. A więc zaczynamy sobie pierwszą akcję. Akcja wygląda następująco. Lewy, prawy, wracamy. Bijemy tutaj podbródka. Następnie wewnętrznego lokasa kopiemy. Pamiętać, że jak kopiemy lokasa, to kopiemy go z dołu do góry, tak byśmy chcieli ściąć nogę. Jest takie coś, że hop, tak dokręcamy tą nogę, nie? Czyli jeszcze raz robimy sobie tak. Lewy, prawy, wracam, podbródek i hop. Lewy, prawy, wracam tu do pozycji, tu podbródek i następnie ze skrętu, widzicie jak jestem skręcony na tej nodze, kopiemy goleniem, nie kopiemy po kolanach i idziemy, nie? Hop, 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 hop. I pamiętać, że jak kopiecie, albo trzymamy sobie gardę dalej, albo mamy dystans tą ręką. Czyli tak, robimy lewy, prawy, hop, wracam i tu jest taki myk, wysuwam tą rękę, ale kopię, nie? I wracam sobie do gardy z powrotem. Drugą akcją, którą sobie przerobimy, jest bardzo prosta akcja, tak samo kickbokserska. Free hop, zaczynamy klasycznie, lewy, prawy, prosty, wszystko ze skrętu, uderzamy, bam. Jest hop, hop i zaraz za prawą ręką idzie hop, prawe kopnięcie, mocno na górę, na szczękę, pach, pach, pach. Przeciwnik zazwyczaj się tego nie spodziewa, sam wie po swoim przykładzie, że i udało mi się kopnąć, i udało mi się też przyjąć na głowę takie kopnięcie. Tutaj hop, po tym prawym prostym nikt się nie spodziewa, że ta noga kopnie, zazwyczaj gdzieś idzie middle, tam low kick nawet, hop, hop, bam, okrężne kopnięcie i tak samo nie wracamy nogą tu, nie stawiamy jej z przodu, tylko jest hop i wraca do tyłu, bam i do tyłu, bam i do tyłu, lewy, prawy i po kopnięciu wracamy do gardy, tak, z tego zaczynaliśmy, hop ze stój, nie odstawiajcie jej do przodu, po prostu nie odstawiajcie i tyle w temacie, bam, bam, bam. Jedziemy sobie z trzecią akcją. Akcja wygląda następująco, czyli tak, stoimy sobie w pozycji. Jest taki motyw niekiedy, że niektórzy się boją po prostu jak partner w nich wchodzi i nie wiedzą co zrobić, zakrywają się, nie patrzą w ogóle co przeciwnik robi i pokażemy sobie akcję stopującą. Czyli tak, robimy sobie najpierw powoli, czyli tak, wchodzę sobie lewy, następnie wracam do tyłu, robię odskok, przerzucam ciężar ciała bardziej na tą nogę i kopię, tylko tak, kopię z biodra, wsadzam tą nogę i wyciągam. Nie ma takiego czegoś, że ja kopię i tu mi spada noga, bo tu przeciwnik może to wykorzystać. Tylko jak kopiemy, tak jak mówię, wsadzamy, wyciągamy. Czyli jest takie hop. I znowu wracam do pozycji. Czyli jest hop i wracam. Hop. Czyli pokażemy sobie całą akcję, czy wygląda tak. Lewy, odskok. Także w dzisiejszym odcinku to na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, przeróbcie sobie to w domu, potrenujcie i tyle dzisiaj, na dzisiaj ode mnie. Denis, a ty się nie żegnasz? Zawsze się żegnam, to dzisiaj tyle. Subujcie, lajkujcie i komentujcie. Nara. To zabija wszystko, freestop, freestop.